Szczęść Boże. Witajcie, kochani. Okazuje się, że spiritus to współcześnie jedna z najbardziej cennych i poszukiwanych substancji. Dodatkowo spiritus pomoże nam w zrozumieniu w dzisiejszej liturgii słowa. Spiritus pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ducha. To właśnie naszego ducha dzisiejsze Słowo Boże chce pokrzepić. Bóg chce podnieść nas na duchu. Słyszymy już w pierwszym czytaniu słowa proroka Ezechiela, który mówi w imieniu Boga: udzielę wam mego ducha, abyście ożyli. W tym trudnym czasie, kiedy tak bardzo wielu z nas jest zwyczajnie przygnębionych, załamanych, może rozdrażnionych, pełnych niepokoju, Bóg posyła do serc naszych Ducha Świętego, po to, abyśmy ożyli, aby ożyła w nas nie tylko ludzka, ale przede wszystkim chrześcijańska nadzieja, że to wszystko, co nas trudnego spotyka obecnie, mimo wszystko dobrze się skończy, dlatego że jest z nami Duch Pocieszyciel. Również święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, czytaniu z listu do Rzymian, mówi o Duchu Chrystusa, który w nas mieszka. I chociaż jako ludzie podlegamy przemijaniu, podlegamy prawu śmierci, nie jesteśmy od niego wolni. Być może ktoś z nas czy z naszych bliskich na skutek szalejącej w świecie epidemii zwyczajnie umrze. Ale dlatego, że mieszka w nas Duch Jezusa Chrystusa, mamy szansę na prawdziwe życie. Świadectwem tego jest chociażby dzisiejsza Ewangelia, opisująca przepiękną scenę wskrzeszenia Łazarza. Jezus mówi o sobie samym: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie na wieki. Myślę, że w tym dzisiejszym słowie, jakie Pan Bóg do nas kieruje, to Bóg chce nas z całego swojego serca pocieszyć, podnieść nas na duchu, abyśmy pamiętali, by w tym trudnym czasie doświadczenia nie upadać na duchu, nie tracić ducha, ale byśmy wykorzystali czas, jaki przeżywamy w naszych domach, nieraz w izolacji, niekiedy nawet w samotności, abyśmy wykorzystali ten czas, aby duchowo zbliżyć się do Pana Boga, choć fizycznie to dla wielu z nas jest aktualnie niemożliwe, ale duchowo postarajmy się dobrze przeżyć ten czas, zbliżyć się z całego serca, z całej naszej duszy do Chrystusa, poprzez modlitwę różańcową, modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego, duchową łączność z naszymi parafiami, poprzez transmisje radiowe, telewizyjne, internetowe, poprzez duchową komunię świętą. Postarajmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej. Bóg chce podnieść nas na duchu i chce, aby nasz duch doznał umocnienia, abyśmy duchowo przeżyli dobrze ten czas. Duch Chrystusa w nas mieszka. Duch Święty Pocieszyciel zostaje wysłany przez Boga do serc każdej i każdego z nas. Bądźmy za to Panu Bogu wdzięczni. Niech Boży Duch mieszka w naszym sercu, niech umacnia w nas życie Boże, łaskę uświęcającą, abyśmy nie upadali na duchu, ale duchowo wspierali siebie nawzajem. Kochani, zostańcie z Bogiem. Zostańmy w domu.